Witajcie w nieco innym odcinku niż zwykle. Dzisiaj przygotowałem dla Was pewien test osobowości. Test ma na celu dopasowanie na podstawie Twojego stylu i charakteru typu auta, które najlepiej do Ciebie będzie pasowało. Na ekranie pojawi się 10 pytań, a na odpowiedź na każde z nich będziesz miał 10 sekund. Odpowiedzi są punktowane. Za każdą odpowiedź dostaniesz 0, 10 albo 20 punktów. Koniecznie notuj, ile punktów zdobywasz po każdym pytaniu i po prostu dodawaj je do siebie. Pod koniec odcinka pojawią się wyniki na podstawie uzyskanych punktów. Możesz zebrać od 0 do maksymalnie 200 punktów. Jeżeli wszystko jest jasne, to zaczynamy. Pytanie pierwsze. Wybierz spośród 3 podanych marek, która najlepiej pasuje do Twojej osobowości. A teraz punktacja. Pamiętaj, koniecznie zanotuj, jaki wynik uzyskałeś. Pytanie drugie. Jeżeli chodzi o samochód, to na co stawiasz? Czy jest to prędkość, a może niezawodność, a może wygląd? Masz jeszcze kilka sekund na odpowiedź. Oto punktacja. Dodaj wynik do tego, który otrzymałeś za pierwsze pytanie, no i lecimy dalej. Pytanie trzecie. Ilu osobowe auto chciałbyś mieć? Jedno albo dwuosobowe? A może maksymalnie 4-osobowe? Czy też może wolisz większe pojazdy, które przewożą więcej niż 5 osób? I punktacja. Dodaj wynik. Pytanie czwarte. To proste. Czy jesteś po ślubie? Czy masz męża albo żonę? Tak czy nie? A może masz zaplanowane wesele? Pomyśl nad odpowiedzią. Oto punktacja. Zsumuj wynik i lecimy z kolejnym pytaniem. Pytanie piąte. Jakiej muzyki wolisz słuchać w swoim samochodzie? Rapu? A może popu? A może jednak rocka? Spokojnie, przemyśl to, masz na to czas. Dobrze, a teraz dodaj wynik. Pytanie szóste. Skup się i odpowiedz, jaki jest Twój ulubiony kolor samochodu? Czarny, biały, czy też może inny spośród tych dwóch wymienionych? Ok, i oto punktacja. Pytanie siódme. Podczas podróżowania najbardziej zależy Ci na komforcie, bezpieczeństwie, czy może na czasie? No i punktacja. Pytanie ósme. Powiedz, co najbardziej denerwuje Cię na drogach? Progi zwalniające? Fotoradary? Czy może zła nawierzchnia dróg? To trudne pytanie, ale dasz radę. Ok, i oto punktacja. Pytanie dziewiąte. Przemyśl to, masz chwilę. Co jest dla Ciebie najważniejsze w samochodzie? Gwarancja? Niezawodność? A może bezpieczeństwo? I standardowa punktacja. Dodaj wynik. Pytanie dziesiąte. Jest to pytanie życiowe. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Rodzina? Pieniądze? A może sukces w życiu prywatnym, zawodowym, tudzież szkolnym? Masz kilka sekund. Oto punktacja. To koniec testu. Zapewne masz zanotowane, ile punktów uzyskałeś. Sprawdźmy zatem, jaki samochód pasuje do Twojej osobowości. To tyle w tym odcinku. Daj znać w komentarzach, jaki wynik uzyskałeś i czy chciałbyś więcej takich odcinków na kanale. Myślę, że było to fajne doświadczenie. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!